Dzień dobry. Dzisiaj zrobimy sobie wspólnie zestaw ćwiczeń na rozluźnienie, rozciągnięcie spiętych barków. Jeżeli którekolwiek z tych ćwiczeń będzie powodowało ból Twojego barku, po prostu je pomiń. I rozpoczynamy od krążeń barkami do tyłu. Postaraj się wykonywać jak największe krążenia ramion do tyłu. Możesz to też połączyć z oddechem. Wdech, kiedy ramiona są z przodu. I wydech do tyłu. I robimy 10 takich powtórzeń. Wybaczcie, jeżeli stracę rachubę. Około 10. Okej. Super, i teraz 10 do przodu. Raz. Pięć i sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I 10. Pięknie. I kolejne ćwiczenie to jest ściąganie łopatek, także ściągnij łopatki do tyłu, tak jakbyś chciała, żeby jej przyśrodkowe brzegi się połączyły. Raz. I dwa. Możesz również z rękami na dole. Trzy. I cztery. Pięć. Sześć, siedem, złącz te łopatki tam naprawdę, osiem, dziewięć, poczuj jak automatycznie robi się tam automasaż i dziesięć, nice. Następnie wyprostuj prawą rękę i skieruj ją do wewnątrz, lewą rękę załóż przed ramię za łokciem. Pilnuj, żeby ten bark nie powędrował do góry i przyciągnij łokieć do klatki piersiowej. Rozciągamy tą część ramienia. Przytrzymaj między 10 a 30 sekund. Rozluźnij i wyciągnij do przodu drugą rękę, przysuń ją do przyśrodka, załóż przed ramię za łokciem i znowu przyciągnij do klatki piersiowej. Świetnie i zróbmy to jeszcze raz na drugą stronę. Mam nadzieję, że też ćwiczysz, nie tylko oglądasz. Ok, i rozciągamy tricepsy. Podnieś rękę jak najdalej. Zegnij łokieć tak, aby najlepiej dłoń spoczęła na karku. I następnie spróbuj pogłębić ten ruch. Oczywiście ja jestem dość mobilna. Jeżeli potrafisz zrobić tylko tyle, to też jest ok. Ok. I następnie załóż drugą rękę na kark i pogłębij ten ruch. Świetnie. I jeszcze raz. Możesz strzepnąć ręce. I jeszcze raz. Załóż dłoń na kark i
Pogłębij ruch drugą ręką. Oddychaj spokojnie. I druga strona. Następnie złącz obie dłonie z tyłu pleców, wyprostuj się, ściągnij łopatki i następnie spróbuj dłonie przesunąć do tyłu i jednocześnie w dół z wyprostowaniem klatki piersiowej do przodu. O, i oddychaj spokojnie. Ok, rozluźnij, rozłącz ręce, następnie złącz je z przodu, wywiń w ten sposób i teraz spróbuj kręgosłupem piersiowym dotknąć ściany jednej, a dłońmi drugiej. Pięknie. I jeszcze raz zapleć dłonie z tyłu, wyprostuj się, klatka do przodu, dłonie kierują się w dół i do tyłu jednocześnie. Super. I wywijamy dłonie do przodu, garbimy się i plecy próbują dotknąć jednej ściany, a dłonie drugiej. Ok. Kolejne ćwiczenie będzie bardziej na rozciągnięcie karku. Spięte barki są bardzo często połączone właśnie ze spiętym też karkiem. Dlatego od razu zaproszę Cię na mój bezpłatny webinar, na którym pokazuję, jak dokładnie rozmasować kark. A teraz jedno proste ćwiczenie. Podłóż prawą dłoń pod pośladek. Usiądź na nim, tak żeby go ustabilizować. I następnie przesuń lewe ucho do lewego barku. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej pogłębić to rozciągnięcie, to możesz lewą dłonią docisnąć delikatnie ucho do barku. I tu wszystko się pięknie rozciąga. A link do webinaru znajdziesz w opisie oczywiście. Świetnie. I druga strona. Lewa ręka pod pośladek, prawe ucho do prawego barku i jeżeli chcesz, możesz jeszcze docisnąć. Delikatnie tylko. I oddychaj głęboko. Świetnie. Zróbmy to jeszcze raz na lewą stronę. Prawa ręka pod pośladek, lewe ucho do lewego barku. I jeszcze możesz to delikatnie pogłębić. Rozluźnij i druga strona. Świetnie. Jeżeli te ćwiczenia były dla Ciebie zbyt proste bądź zbyt trudne i potrzebujesz więcej pomocy ze swoimi barkami, to możesz skorzystać z oferty mojego kursu online, w którym pokazuję, jak krok po kroku wyjść z różnych kontuzji. Tak jak już przed chwilą wspominałam, zapraszam Cię również na bezpłatny webinar, na którym pokazuję, jak rozmasować swój zbolały kark.
Także mam nadzieję, że widzimy się na webinarze. Wszystkie linki znajdziesz w opisie, jak zwykle. Do zobaczenia.